sobotę 11 stycznia w Kasztanowym Dworze w Cieszynie miał miejsce 16 bal cieszyński w strojach regionalnych. Bal ma na celu, żeby przede wszystkim kultować tradycje, pokazywać się w strojach, ale też chcemy pomóc kapelom, które działają tutaj na naszym terenie, żeby się mogły pokazać, żeby mogły trochę zarobić. W tym roku w balu wzięło udział 120 osób. To więcej niż w zeszłym roku, przyznają organizatorzy, ale nie każdy zaprezentował się w stroju regionalnym. Zdecydowanie jest więcej dzisiaj w ogóle osób na balu niż w latach poprzednich i właśnie te osoby są pierwszy raz witałam te osoby i mam nadzieję, że na kolejne bale już będą ubrani w strojach regionalnych. Właśnie w strojach regionalnych, bo o to przede wszystkim chodzi, żeby można było w tych strojach gdzieś wyjść, pokazać się, tak? Tak, dokładnie. Nasze koło zajmuje się przede wszystkim strojami właśnie regionalnymi i też chcieliśmy stworzyć właśnie okazję, żeby można się było w tych strojach pokazać. Takie dwie duże imprezy, które organizujemy, to jest właśnie bal cieszyński i później robimy Dzień Tradycji Stroju Regionalnego i wtedy też jakby wszyscy członkowie mogą się pokazać. Zapraszamy przedszkola, zapraszamy szkoły na tą imprezę, także chcemy, żeby też młodzież, żeby dzieci uczestniczyły. Bal w stroju regionalnym to dla wielu okazja, by wyjąć taki z szafy albo kupić bądź uszyć właśnie na tę okoliczność. Coraz większa popularność właśnie jest taka, że coraz więcej ludzi chodzi w tych strojach, ubierono i szyją te stroje z roku na rok jest coraz większe zainteresowanie, także bardzo się cieszymy. No jest parę osób po cywilu, ale to są osoby nowe, które są pierwszy raz na tym balu, także tak to zawsze bywa, że jak są pierwszy raz, to następny rok już potem się ubierają w stroje. Zanim impreza rozkręciła się na dobre, goście zatańczyli poloneza. Oprócz występów i poczęstunku nie zabrakło również atrakcji dodatkowych. Wybrano także królową i króla balu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.